Siemanko, witajcie na kanale Madros. Już za niecały miesiąc, piąty i zarazem ostatni sezon Obozu Kredowego. Na tą okazję dostaliśmy nowy promocyjny klip oraz zdjęcie, które jest naprawdę bardzo interesujące. A więc zapraszam do materiału. Krótki klip skupia się głównie na kontroli tyranozaura, spinozaura i velociraptorów przez ojca Kenji'ego. Przez chwilę widzimy również dzieciaki uciekające przed T-Rexem, ale skupimy się głównie na kontroli dinozaurów przez ojca Kenji'ego. Zdjęcie przedstawia nam sytuację, która nigdy wcześniej nie miała miejsca w żadnym filmie z uniwersum, czy też we wcześniejszych sezonach Obozu Kredowego. Widzimy tutaj na wspólnym zdjęciu spinozaura, tyranozaura i velociraptory, które są pod kontrolą ojca Kenji'ego. Sama kontrola dinozaurów w obozie kredowym to nie jest żadna nowość, jednak mamy tutaj chyba najbardziej popularne gatunki w całym uniwersum. Velociraptory, które są odmianą Mantacorp, tyranozaur, który jest tutaj nazwany dużą, no i spinozaur, który przywędrował z Isla Sorna, bo jak wiemy, jest to osobnik ten sam, który był widziany w Parku Jurajskim 3. Na innym zdjęciu z pierwszego zwiastuna widzieliśmy również kontrolę dinozaurów, ale w tamtym przypadku na jednym zdjęciu występował spinozaur, karnotaur i baryonyx. Zastanawiam się, po co aż tak ogromna kontrola dinozaurów, jeśli chodzi o Mantacorp? Przecież nie będą one wykorzystane, aby powstrzymać dzieciaki na wyspie, ponieważ tak wielkie dinozaury jak spinozaur czy tyranozaur raczej nie służą do tego, aby powstrzymywać dzieciaki. Więc jaki cel jest tutaj, jeśli chodzi o Mantacorp i kontrolę tych wszystkich gatunków? Być może ma to jakiś związek ze sprzedażą danych dinozaurów, bo jak wiemy, w czwartym sezonie Kash miał przygotować wszystko na przybycie gości, którzy mieli przylecieć na wyspę Mantacorp, no i widzieliśmy tam przygotowania, które między innymi przedstawiało nam walkę tyranozaura z kentrozaurem. Być może właśnie do tego potrzebna jest ta kontrola, aby ułatwić tą sprzedaż i wykorzystywać dinozaury w celach bojowych. Mieliśmy też podobny przykład w samym Jurassic World Dominion, jeśli chodzi tutaj o atrociraptory. Również były sterowane promieniem laserowym, a także wcześniej w Upadłym Królestwie podobna sytuacja była z Indoraptorem. Zastanawiam się również, czy jest możliwe ponowne starcie spinozaura i tyranozaura. Ponieważ jak wiemy, będzie to ostatni sezon, więc i kontrola dinozaurów prawdopodobnie zostanie w jakiś sposób zatrzymana. Czy tyranozaur i spinozaur po raz kolejny będą miały okazję zmierzyć się w pojedynku? Mogłoby to być piękne domknięcie, jeśli chodzi o te dwa gatunki i spotkanie ponowne po 21 latach uniwersum. Prawdopodobnie już niedługo doczekamy się drugiego zwiastuna do Obozu Kredowego sezon 5. Wstępna data, która pojawiała się na Instagramie, był to 24 czerwca. Musimy jednak poczekać parę dni i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Oczywiście, jeśli tylko pojawi się ten zwiastun, zrobię analizę i zobaczymy, jakie nowe sceny pokażą nam twórcy. Ja dziękuję za dzisiaj. Dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Cześć.